W tym wydaniu Kronik Kryminalnych na kanale YouTube Kryminalne Opowieści Świat, czyli przeglądzie wydarzeń kryminalnych ze świata ostatnich tygodni, powiemy m.in. o operacji antynarkotykowej w hiszpańskim Alicante, ataku z użyciem miecza w Londynie, Polakach oskarżonych w Anglii o zabójstwo i poćwiartowanie ciała, rosyjskim liście gończym za prezydentem Ukrainy, a także o planowanych atakach Rosji w Europie. Na początek zachęcamy Was do zasubskrybowania naszego kanału i kliknięcia ikony dzwonka, abyście zawsze byli na bieżąco z najnowszymi wiadomościami kryminalnymi. Podyskutujecie o nich na Discordzie kryminalne opowieści. Linki znajdziecie w opisie tego odcinka. Zapraszamy. Operacja antynarkotykowa w hiszpańskim Alicante W hotelu w centrum hiszpańskiego Alicante, cieszącego się wątpliwą sławą jako jeden z głównych ośrodków przerzutu narkotyków w Europie, Policja Nacjonal zatrzymała 31-letniego Polaka pochodzącego z Rumi, podejrzanego o obrót znacznymi ilościami środków odurzających w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Gang miał też prowadzić nielegalną uprawę konopi indyjskich. Ujętemu mężczyźnie grozi nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Wszczęto wobec niego procedurę ekstradycyjną. Polak zginął na niemieckiej autostradzie. Dwudziestoletni Polak zginął na bardzo ruchliwej niemieckiej autostradzie A2 w Landzie Saksonia-Anhalt. Prawdopodobnie szedł poboczem. Został potrącony przez nieustalonego kierowcę ciężarówki. Śledczy rozpoczęli ustalanie tożsamości sprawcy. W Anglii wpadł Polak poszukiwany za kierowanie gangiem. 38-letni Sebastian G. od 2019 roku poszukiwany był m.in. listem gończym, europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą popełniającą przestępstwa akcyzowe, za co miał trafić za kratki na dwa lata. Ustalono, że Sebastian G. ukrywał się w Anglii. Tamtejsze media podawały, że miał on należeć do gangu, który w latach 2021-2022 okradał bankomaty i sklepy jubilerskie. Wartość zniszczonego i skradzionego mienia szacowano na 4,5 miliona funtów. Sebastian G. w tej sprawie został skazany na 3 lata pozbawienia wolności. Teraz, po zatrzymaniu, sprowadzono go do Polski i osadzono w zakładzie karnym. Atak z użyciem miecza w Londynie Cztery osoby ranne, w tym dwóch funkcjonariuszy policji wymagających operacji i zmarły czternastolatek. To bilans ataku z użyciem miecza, którego dopuścił się 36-letni mężczyzna w Londynie. Sprawca został ujęty około 20 minut po zdarzeniu. Furgonetka, którą jechał, uderzyła w budynek. Policjanci razili go paralizatorem, atak prawdopodobnie nie miał podłoża terrorystycznego. Polacy oskarżeni o zabójstwo i poćwiartowanie ciała. 68-letni Michał Jarosław P. i 42-letni Marcin M., mieszkający w Eccles nieopodal Manchesteru, usłyszeli zarzuty zabójstwa i poćwiartowania ciała 67-latka. Do zdarzenia doszło na początku kwietnia. Tłów zawinęli w folię i porzucili nieopodal Salford. Śledczy w trzech innych miejscach znaleźli kolejne części zwłok. Po wstępnych posiedzeniach sądu właściwy proces w sprawie ma rozpocząć się w maju 2025 roku. Wołodymyr Załęski, poszukiwany przez Rosję. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Załęski miał trafić na listę poszukiwanych rosyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Wszczęto przeciwko niemu sprawę karną, jednak nie wiadomo dokładnie, co mieliby mu zarzucać Rosjanie. List gończy wystawiono także m.in. za byłym prezydentem Ukrainy Peterem Poroszenką. Brytyjski dziennik The Financial Times ujawnił, że europejskie agencje wywiadowcze wydały ostrzeżenia przed rosyjskim sabotażem. Służby działające na zlecenie Kremla miałyby planować w Europie zamachy bombowe, podpalenia i inne formy ataków. Zdarzenia o podobnym charakterze mają już miejsce od kilku miesięcy. W Wielkiej Brytanii dwóch mężczyzn miało wzniecić pożar w magazynie z pomocą dla Ukrainy. W Szwecji doszło do serii wykolejeń pociągów. W Estonii zniszczono samochody ministra spraw wewnętrznych i redaktora naczelnego jednego z rosyjskojęzycznych portali informacyjnych. Niedawno w Niemczech zatrzymano dwóch obywateli niemiecko-rosyjskich, podejrzanych o planowanie ataków na obiekty wojskowe i logistyczne. W każdym z tych przypadków tropy prowadzą do rosyjskich służb jako zleceniodawców. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zapowiedziało też, że nie wyklucza ataków na brytyjskie obiekty wojskowe w Ukrainie jako odpowiedź na ukraińskie ataki z użyciem brytyjskiej broni na terytorium Rosji. Tajemnicza śmierć dziewiętnastoletniej Polki w Londynie. Ciało 19-letniej Polki odnaleziono na kanapie w wynajmowanym mieszkaniu w Londynie. Dziewczyna miała siniaki na twarzy oraz nogach. Śledczy uznali zdarzenie za zgon z przyczyn naturalnych, w co jednak nie wierzy rodzina zmarłej. Wynajęty przez nich prawnik i detektyw odkryli, że na ubraniu Polki odnaleziono męskie ślady DNA. Zdaniem pełnomocników rodziny policja nie zabezpieczyła na miejscu kluczowych dowodów, w tym tych wskazujących na spotkanie towarzyskie w mieszkaniu planowali zamach na prezydenta Ukrainy. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy SBU zatrzymała pięć osób współpracujących z rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa, które planowały zamach na prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełęckiego i kilka innych osób, w tym szefa SBU. Wśród ujętych znalazło się dwóch pułkowników UDU, Ukraińskiego Zarządu Ochrony Państwa, odpowiadającego za bezpieczeństwo najwyżej postawionych urzędników. Nie tak dawno podejrzanego o współpracę z rosyjskimi służbami zatrzymała także Polska Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Paweł K. usłyszał zarzuty działania na rzecz obcego wywiadu. Zgłaszał on gotowość do współpracy z rosyjskimi służbami i kontaktował się z obywatelami Rosji bezpośrednio zaangażowanymi w wojnę na Ukrainie. Śledztwo wszczęto po przekazaniu stronie polskiej informacji przez Biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy. Mężczyzna miał zbierać i przekazywać Rosjanom informacje na temat zabezpieczeń lotniska Rzeszów-Jasionka. Wszystko po to, by rosyjskie służby mogły w Polsce przygotować zamach na prezydenta Ukrainy. Pawłowi K. grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. To wszystko na dzisiaj. Jeśli zainteresowały Was te kroniki kryminalne, zachęcamy do oglądania kolejnych wydań tej serii. Możecie też zostawić pod tym materiałem łapkę w górę i podzielić się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Zapraszamy także do zasubskrybowania kanałów Kryminalne opowieści świat oraz Podejrzani i kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić żadnych nowych materiałów. Podsumowania światowych wydarzeń kryminalnych można także posłuchać w formie podcastu Kryminalne opowieści na platformach Spotify, Apple Podcast oraz MPGO.